Dzień dobry, serdecznie Państwa witam na kolejnym odcinku dotyczącym spotkań z Panem Jezusem. Dziś omówimy sytuację, gdy Pan Jezus spotykany jest przez przełożonego synagogi. Przełożony synagogi przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Marka w 5 rozdziale opisuje nam to spotkanie od 21 do 24 wersetu. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja umiera, córeczka moja kona. No i tutaj widać też tą zasadę: ty i twój dom. Niech ta historia doda otuchy wszystkim rodzicom, którzy mają dzieci w okresie dorastania. Już w wieku niemowlęcym ujawnia się w nich obecność grzechu pierworodnego. Poczucie niezależności rozwija się w nich samoistnie. Kiedy taki mały, słodki dzidziuś zaczyna krzyczeć ze złości i gniewu, to rodzice mogą być szczęśliwi, że ma on jeszcze za mało energii, aby narzucić im swoją wolę. Te małe dzieci nie mają jeszcze odpowiedzialności przed Bogiem za swoje postępowanie, jednak mniej więcej w wieku 12 lat są w stanie zrozumieć, że ich grzeszne uczynki prowadzą do wiecznej śmierci. Leżąca na łożu śmierci córeczka Jaira jest tego dobitnym przykładem. Jair znał Boga, czyli znał tego, który jest życiem i który daje życie. To, że poszedł do Pana Jezusa Chrystusa, do Boga objawionego w ciele, więc poszedł do Niego szukać pomocy, jest przykładem dla wszystkich rodziców, że można przyjść do Pana Jezusa Chrystusa, modląc się za swoje dzieci. Przepełniony strachem i troską, Jair upadł do nóg Pana Jezusa i błagał Go za swoją córeczką. Ona potrzebowała Zbawiciela i Jego ratujących oraz błogosławiących dłoni. Dlatego prosił Jair Pana Jezusa, aby poszedł z Nim i położył na nią swoje ręce. Jakże wiele przepełnionych troską modlitw wierzących rodziców za ich niewierzącymi dziećmi zostało zaniesionych przed tron łaski. Ty i twój dom. To jest Boża obietnica dla wszystkich rodziców, kiedy moje dzieci dorastały, mówi jeden znany chrześcijanin. To w moich modlitwach do Boga przypominałem mu o tej obietnicy. To jest oczywiście zbieżne z tym, co robił Hiob za swoje dzieci. Składał ofiary modlitewne, składał ofiary mające na celu wyznać Bogu to, że dzieci mogły zgrzeszyć i za nie była ofiarowana ofiara. Modlitwa przełożonego synagogi nie poszła na marne. Pan Jezus poszedł z nim i pozostał przy jego boku. Głębokie i szczęśliwe doświadczenie dla wszystkich, którzy są zatroskani o duchowy stan swoich dzieci. Tak widzimy z tego przykładu. Niestety Jair otrzymał wiadomość, że jego córeczka umarła. Ta smutna wieść zachwiała jego wiarę. Wtedy jednak usłyszał słowa Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa: nie bój się, tylko wierz. Te cudowne słowa Pana Jezusa zabrały strach z jego serca i umocniły jego wiarę. I na tej podstawie widzimy, że warto przyjść do Pana Jezusa, nawet jeżeli widzimy, że są beznadziejne sytuacje związane z wychowaniem naszych dzieci. Warto wołać do Boga za naszymi dziećmi, bo tylko w Bogu jest możliwe to, aby nam udzielił pomocy. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.